mamy trzy funkcje. Funkcję f od x, która jest równa x kwadrat minus 1, czyli funkcja f jest zadana wzorem. Funkcję g, którą mamy zadaną tabelką. Ona ma dziedzinę, w dziedzinie są cztery liczby, 1, 2, 3, 4 i tutaj w drugiej kolumnie tabelki są opisane wartości. Oraz funkcję h, która jest zadana wykresem, no i wartości tej funkcji możemy odczytać z wykresu, zakładając, że to są linie proste. No, może nie są tak narysowane, ale domyślamy się, że tutaj chodzi o to, że te fragmenty wykresu są liniami prostymi. No i teraz w filmie tym będziemy ćwiczyć obliczanie wartości złożenia funkcji. Więc może najpierw obliczmy f w punkcie g od 3. No, czyli chcemy obliczyć wartość złożenia g złożone z f w punkcie 3. No i może przypomnijmy sobie, jak coś takiego musimy zrobić. No więc co to jest funkcja? Funkcja to możemy myśleć o funkcji jako takiej skrzyneczce podpisanej g i tutaj wrzucamy z lewej strony coś. W instrukcji do tej skrzyneczki mamy napisane, co możemy wrzucić, czyli to jest ta dziedzina. Tutaj chcemy wrzucić trójkę. Tutaj wtedy ona wyrzuca nam g od 3, co z kolei musimy włożyć to g od 3 do funkcji f. Tak? I wtedy ona nam wyrzuci f od g od 3. Tak? Czyli to jest to złożenie. Czyli tak, no szukamy, ile jest g od 3, no to patrzymy g od 3. To patrzymy, g od 3 to jest 4. Czyli tutaj argumentem, czyli tutaj to jest liczba 4. To jest 4. Czyli tutaj musimy policzyć f w punkcie 4. No i patrzymy, ile jest f w punkcie 4. No to jest 4 do kwadratu minus 1, czyli to jest 15. Wobec tego f od g od 3 równa się 15. Weźmy kolejny przykład. Obliczmy f w punkcie h od 2. Czyli znowuż mamy taki obrazek, przy czym teraz może zróbmy to troszeczkę inaczej, ponieważ na funkcję f mamy wzór. Co ten wzór nam mówi? Ten wzór mówi, że jak liczymy wartość funkcji f w dowolnym punkcie? Ano bierzemy argument funkcji f, argumentem funkcji f jest h, wartość funkcji h w punkcie 2, ten argument podnosimy do kwadratu, prawda, i odejmujemy 1. No więc ile jest h od 2? No to musimy sobie odczytać. Jeżeli to jest prosta, no h od 2 to jest 1. No, czyli tutaj h od 2, ta rzecz jest 1. Czyli to jest 1 do kwadratu minus 1, czyli 0. No jeżeli byśmy zrobili to w ten sposób, czyli byłoby f od h od 2, czyli to by było po prostu f od 1 i to jest 1 do kwadratu minus 1, czyli 0. Dobrze, i może jeszcze jeden przykład. Teraz chcemy policzyć h w punkcie g w punkcie f od 2. A czyli takie złożenie trzech funkcji. Ale jak rozumiemy, co to jest złożenie dwóch funkcji, to oczywiście rozumiemy, co to jest złożenie trzech funkcji. Może zróbmy jeszcze taki tutaj rysuneczek.
Mamy funkcję f, tutaj wrzucamy dwójkę, dostajemy f od 2, co z kolei wrzucamy jako argument do funkcji g. No, co nam zwraca g w punkcie f od 2? I z kolei tę liczbę wrzucamy jako argument do funkcji h, która nam zwraca właśnie h od g od f od 2. No i teraz może popatrzmy, tak? Ile jest f od 2? Co robi f od 2? F od 2 to jest 2 do kwadratu minus 1, czyli 4 minus 1, czyli f od 2, czyli to jest równe 2 do kwadratu minus 1, czyli 3. Dobrze, wobec tego tutaj ta rzecz, która jest tutaj, to jest g w punkcie 3. No dobrze, to teraz trzeba spojrzeć, ile jest g w punkcie 3. G w punkcie 3 to jest 4. Zatem to jest 4. Czyli tutaj do funkcji h wrzucamy czwórkę. I dostajemy, czyli argumentem funkcji h w tym wyrażeniu jest liczba 4, czyli h od 4. Tutaj dostaniemy h od 4 i h od 4 jest, to musimy odczytać, h od 4 jest minus 1. Czyli wartość tej funkcji h od g od f od 2 to jest minus 1. I może jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że chcemy obliczyć g w punkcie f od 3. No, czyli obliczyliśmy sobie tutaj f w punkcie g od 3, a teraz powiedzmy, że chcemy w odwrotnej kolejności obliczyć. No, czyli jakby przestawić kolejność tych pudełek. No, tutaj mamy najpierw g, potem f. No, a jeżeli zamienimy je kolejnością, powiedzmy, że najpierw chcemy postawić f, potem g. No dobrze, to zobaczmy, co to jest. No to ma być g. No ile jest f od 3? F od 3 to jest 3 do kwadratu minus 1. Czyli ta liczba tutaj to jest 3 do kwadratu minus 1, czyli 8. Zatem argumentem g powinniśmy wstawić 8. No i patrzymy, ile jest g od 8 i widzimy, że nie ma czegoś takiego. No, funkcja g 8 nie należy do dziedziny funkcji g. No, czyli tutaj jest, czyli nie możemy tego obliczyć. Czyli ważne, widzimy, że jeżeli, że nie zawsze złożenie funkcji możemy, że ta operacja nie dla każdych funkcji jest wykonalna. No, dla pewnych wartości może być niemożliwe obliczenie złożenia funkcji. Czyli innymi słowy, dziedzina tego złożenia musi być odpowiednia. No, ona jakoś się wiąże z dziedzinami f i g, może o tym kiedy indziej. W każdym razie też nie powinno nas dziwić, prawda, że wynik tej operacji zależy od kolejności tych funkcji, czyli od kolejności tych pudełek. A co innego jest najpierw zastosować g i do tego wyniku f? Może się udać, może to się udać, a jeżeli spróbujemy w drugą stronę, to taka operacja może być niewykonalna.